Towarzystwo Przyjaciół Wielunia powstało w 1977 roku z inicjatywy ówczesnego dyrektora Wieluńskiego Muzeum Tadeusza Olejnika. Postawiło sobie za zadanie m.in. popularyzowanie wiedzy o przeszłości miasta, opiekę nad zabytkami architektury, inicjowanie wydawnictw naukowych, wspieranie wszelkich inicjatyw kulturalnych oraz troskę o estetykę miasta. Nie trudno więc zgadnąć, że kolejne spotkanie TPW miało charakter uroczystego jubileuszu 40-lecia istnienia organizacji, której od roku prezesuje Iwona Podeszwa. Obecnie nasze stowarzyszenie liczy 211 członków. W 2016 roku w poczet członków Towarzystwa Przyjaciół Wielunia przyjęliśmy 9 osób. Rok 2016 był kolejnym rokiem oczywiście działalności Towarzystwa Przyjaciół Wielunia, rokiem, którym realizowaliśmy cele zgodnie z zadaniami zawartymi w statucie naszego stowarzyszenia. Spośród tych najważniejszych celów na rzecz wymienić krzewienie miłości do naszego miasta, popularyzowanie wiedzy o Wielunie, ale też utrzymywanie więzi z mieszkańcami naszego miasta. Na jubileuszowym spotkaniu nie zabrakło też specjalnego wystąpienia okolicznościowego wiceprezesa TPW Stanisława Pioruńskiego. 40 lat Towarzystwa Przyjaciół Wielunia, Amor Wieluni, Wielunisność i Jungit. TWP, przeszłość i teraźniejszość. Działalność społeczno-kulturalna oraz patriotyczna w królewskim mieście Wieluniu i na terenie ziemi wieluńskiej ma bogatą tradycję na przestrzeni dziejów historycznych. Aktywna i patriotyczna była szlachta na ziemi wieluńskiej w okresie panowania Jagiellonów, królów elekcyjnych. W czasie rozbiorów, po odzyskaniu niepodległości po II wojnie światowej tradycje społeczno-kulturalne uległy ożywieniu w budowie tożsamości społeczeństwa wieluńskiego i pielęgnowania tradycji naszej małej ojczyzny. Pomysł o zorganizowanie Towarzystwa Przyjaciół Wielunia wyszedł od obecnie profesora doktora habilitowanego Tadeusza Olejnika, byłego dyrektora Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne powołano 7 lipca 1977 roku, a 11 lipca 1977 roku wpisane zostało do rejestru stowarzyszeń i związków Urzędu Miasta i Gminy Wieluń. W dalszej części spotkania były specjalne podziękowania dla honorowych członków TPW oraz gratulacje z okazji jubileuszu od władz miasta i powiatu. Towarzystwo Przyjaciół Wielunia to już można powiedzieć jakaś tam marka. To są ludzie, którzy ukochali miasto, ukochali naszą ziemię wieluńską, którzy poświęcają swój czas, swoje siły, swoje umiejętności do tego, aby propagować. Na przestrzeni, proszę Państwa, tych 40 lat na terenie miasta pewnie powstało bardzo wiele stowarzyszeń, przeróżnych. No? Natomiast tylko nieliczne, albo może jedyne, albo jedno z niewielu stowarzyszenie przetrwało do dnia dzisiejszego. Nie tylko przetrwało, ale bardzo intensywnie się rozwija i swoją pracą, swoim zaangażowaniem może obdzielić kilka innych stowarzyszeń, które by w tym miejscu znalazły dla siebie miejsce. Także to 40 lat jest dla nas czasem podsumowania pracy stowarzyszenia, ale ze strony tutaj mojej jako burmistrza Wielunia jest to podziękowanie dla członków stowarzyszenia za to, że w sposób bezinteresowny, w sposób całkowicie oddany sprawie, która ich połączyła, czyli miasta Wielunia i ziemi wieluńskiej, poświęcili swoje talenty, swój czas, swoje umiejętności, aby to miasto rozsławiać wszędzie, gdzie się pojawiają. Refleksję my nachodzi, czy tylko członkowie i czy tylko założyciele są godni, żeby mieścić się w tym stwierdzeniu Towarzystwo Przyjaciół Wielunia. I myślę, że także można do tego grona zaliczyć ludzi, którzy przed laty starali się, żeby Wieluń był piękny, żeby Wieluń był chroniony od nowoczesnych wydarzeń komunikacyjnych. Jubileuszowe spotkanie członków TPW, z którego dłuższa relacja w temacie tygodnia, zakończył koncert chóru Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu pod dyrekcją Jakuba Jurdzińskiego.